Czy z drewna jest moim od dziecka do niedawna jeszcze niespełnionym marzeniem. I właśnie 2 lata temu zaczęłam robić. W związku z tym, że zaczęliśmy mieszkać na wsi, zaczęłam robić różne rzeczy z drewna. Drewno jest niesamowitym materiałem, ponieważ nigdy do końca nie wiadomo, co i dokładnie w jakim kształcie z niego powstanie. Ponieważ na przykład w czasie robienia okazuje się, że są robaczki w drewnie, no to trzeba to wszystko zeszlifować, tak? I już kształt się zmienia. Tu jakaś dziurka i trzeba zeszlifować i już kształt się zmienia. Ja mogę sobie na początku planować, a później się okazuje, że jednak powstanie troszeczkę coś innego. Teraz wykonuję, jak miałam pomysł, żeby wykonać taką deskę, która będzie jednocześnie tutaj talerzem z wystającą częścią na kieliszek czy kubek z herbatą dla mojego męża na prezent imieninowy. Jutro są jego imieniny i myślałam zrobić mu coś takiego. Do tego kupiłam wino i ulubioną czekoladę z orzechami laskowymi. Tutaj jest, znalazłam deskę specjalnie taką, której nie musiałam wiercić już dziury, ponieważ tutaj był sęk. W drzewie, które rosło w tym miejscu, rosła gałązka, tam gdzieś się zaczynała i te sęki potem wypadają, kiedy drewno się suszy. Cześć, Węgielis. I będzie można ją po prostu zawiesić sobie w ten talerzyk. Do suszenia, czy w ogóle do, żeby wisiał sobie jakieś na drewnianej szafeczce przyczepiony w kuchni. No co robię dalej, bo jeszcze trochę mi zostało. Mam trochę takich miejsc, chodźcie mi się bliżej. Mam troszkę takich miejsc, które są właśnie jeszcze do zeszlifowania. Czy tutaj robaki, czy jakaś dziura, to muszę jeszcze tą szlifierką wszystko zrobić. Chyba nie będę robić głębszego. To ma być talerz taki na ciastko. No. Jest dobry. Chyba dobry, no. Kieliszek z winem. Troszeczkę tu jeszcze jakieś brudy od leżenia muszę zeszlifować. I potem idę... O, przepraszam cię. Wyolejować olejem tungowym, który jest najlepszy dla rzeczy drewnianych do kontaktu z żywnością. No to do dzieła. Tu już mi się jedno zdarło. Muszę jeszcze jakieś jedno służyć. Deska już jest prawie gotowa. Jeszcze tylko będę chciała ją tutaj, o widzicie, olejem do drewna, do kontaktu z żywnością, olej tungowy. Wyolejować po to, żeby była zabezpieczona przed jakimikolwiek wilgotnymi składnikami i żeby dłużej się trzymała. Taką deskę trzeba by potem kolejny raz znowu zaolejować, na przykład za 2 miesiące albo za miesiąc. O, super, i wyszedł kształt niespodziewany do końca. Najpierw pomyślałam sobie, że będzie cała, o, taka po prostu, taki punkt, taki talerzyk. A potem w trakcie pracy okazało się troszkę coś innego. Tam robaczek, tu robaczek. Trzeba było troszkę tego powyżynać i drewna i pozbyć się robaczków, poskracać. No i wyszło takie coś. Robię również deski takie typowo kuchenne. Czy to do krojenia, czy takie bardziej dekoracyjne, żeby położyć na nich orzechy, orzeszki, rodzynki, czy sery, duże dechy, mniejsze.
Także można u nas sobie, tak hobbystycznie to traktujemy, zamówić, gdyby ktoś chciał. Właśnie do żywności oleju je albo lnianym, albo właśnie tym tłumgowym. Mam nadzieję, że o to mi troszkę śmietków powpadało. Musimy je strącić. Uwielbiam to, bardzo się przy tym relaksuję. Marzenie z dzieciństwa zostało spełnione dopiero po 30 latach. Szkoda, że nie zabrałam się do tego wcześniej. Nie porobiłam sobie żadnych kursów, bo to tylko tak po prostu podłoga, trawa, szlifierka. I tak naprawdę ja wynajduję różne resztki drewna, które zostają nam tutaj po różnych takich pracach większych, meblowych. I z tych resztek właśnie tworzę coś. Uwielbiam to. Zapach drewna, jeszcze oleju. Kontakt z drewnem, z naturą, z przyrodą. Obok kurka i piszczącej kurczaczki. Spełniajcie swoje marzenia, realizujcie swoje pasje. Bo to może stać się waszą pracą. Najprzyjemniejszą pracą na świecie jest zawsze to, co lubicie robić. Nic gorszego chodzić do pracy, której nienawidzicie, której nie lubicie. Czas na zmiany. Idę pakować prezent. Trochę drewienka, nie zaszkodzi. A to jest taka skrzynka, którą robiłam w zeszłym roku. Wypalałaś tak? Z drewna. Jest trochę brudna, bo w narzędziowni tam synek korzysta. Robiłam naszemu synkowi skrzynię dla archeologa. Tutaj była gałąź. No i wypalałam. Z wielkim trudem, bo strasznie ciężko się wypala tą wypalarką. Jeszcze pod spodem. No i takie różne. Emanuel. A, to nawet 2 lata temu to robiłam. 2 lata temu. No właśnie. To były moje pierwsze rzeczy, które zaczęłam robić. No, trochę ich już jest po rodzinie, porozdawanych na prezenty. Deska? Całkiem. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że się misiaczkowi też spodoba taki prezent. Będzie sobie z niej korzystał albo tak, albo tak. A to moja jeszcze inna deska. Właśnie na przykład takie do krojenia robiłam. Robię. Kładziemy na nią roladę. Decha z roladą. Będziemy rozmrażać. Może damy wam przepis na roladę kokosową. Nie wiem, jaka dobra. O, misiaczku, jak się je z deski? Bardzo dobre, trzeba przyznać, powietrze. Ale nie ma winka. Pa, pa.